Szyby górnicze są nieodłącznym krajobrazem Śląska. Jesteśmy na terenie wciąż czynnie działającej kopalni Bobrek Piekary. Węgiel, czyli czarne złoto, ma mnóstwo zastosowań, ale nie każdy chyba wie, że można z niego coś artystycznego wykonać. Wejdźcie do warsztatu. Ciekawa praca? Fajne, bo można fajne rzeczy zrobić. Jedyny taki mankament to jest to, że to jest brud i gdzieś to tam są chwile, kiedy mi to przeszkadza, tak? Ale generalnie jestem, że to powiem, zwolennikiem tego węgla i tyle. Myślę, że tak już zostanie do końca. Narzędzia, którymi wykonujemy te rzeźby, robimy sami. Nie są to narzędzia gdzieś tam kupione czy sprowadzane, tylko robimy własnoręcznie. Z brzeszczotów, z jakichś tam ostrych takich odpowiedniego materiału. W zasadzie jak się przywiążemy, to gdzieś 4-5 sztuk jest narzędzi takich, które się robi do oporu. To znaczy się za każdym razem trzeba szlifować, nie? Bo to jest kamień. On się bardzo szybko tępią, te narzędzia. I to trzeba od razu potem szlifować, no i dopóki się nie wyszlifuje, to można nimi pracować, nie? Powiedzieć, to jest taki kawałek przygotowany do czynienia się go, przylepia się go do karki na takim klocku, no i wtedy się zaczyna to obrabiać. Ja bym to nazwał, nie jest to do końca taki wdzięczny materiał, dlatego że ten węgiel, mimo tego, że jest w całości, on pracuje się, utlenia, są rozwarstwienia, na dole ten węgiel jest pod dużym ciśnieniem sprasowany. Wychodząc na powierzchnię, on się rozwarstwia, odpręża się. No i takie są koleje tego węgla. Pierwszy etap obróbki to jest obróbka siekierą, wbrew pozorom. Bo żeby mniej więcej go wyrównać, taką caliznę. To jest pierwszy etap. No i do przodu, a potem ja osobiście idę potem z tym na kleję, tym kleję. Nie załączałem, bo wiedziałem, że przyjdziecie, bo jest gorąco potem. I nie przestraszcie się, już załącza na chwilę, ale to jest kolejny etap obróbki tego węgla. Przez wybieranie odpowiednich warstw, no typowo metodą rzeźbienia takimi zwykłymi narzędziami wybiera się. Oczywiście trochę trzeba rysunek przygotować jakiś, żeby to coś tam narysować i tak dalej, nie? Finalny już końcówka to bierze się drobny papier, całkiem drobniutki i po prostu za pomocą tam przez przecieranie to tak troszeczkę też łagodzi się te ostre sprawy. Końcowy etap to jest najważniejszy. Pastowanie. Tak, buty się pastuje, czarna pasta, natłuścić, po jakimś czasie wypolerować. To jest cała filozofia. Od ilu lat pan rzeźbi? Od 88. Mamy nadzieję, że ten krótki warsztat Was zainspirował. Mamy dla Was również zadanie. Waszym zadaniem jest zdobycie bryłki węgla, czarnego złota i wyrzeźbienie z niej lilijki harcerskiej. Zróbcie zdjęcie, wrzućcie na media społecznościowe i otagujcie hashtagiem Tobie Polsko. Powodzenia.